Szanowni Państwo, pan dyrektor Nitychoruk wspominał, że w latach 2015-2020 pełniłem funkcję ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Muszę Państwu powiedzieć, że wspominam tamten czas z ogromnym sentymentem, a w ogromnej mierze ten sentyment związany jest ze znakomitą współpracą, jaką mieliśmy, pozwolę sobie tak powiedzieć w liczbie mnogiej, z uczelniami zawodowymi. Muszę się przyznać, że kiedy obejmowałem urząd ministra, miałem bardzo stereotypowe wyobrażenia na temat uczelni zawodowych, to znaczy uważałem, że są uczelnie akademickie i one są najważniejsze, a gdzieś z tyłu za nimi są uczelnie zawodowe. Pierwsze kontakty z państwem rektorami uczelni ze społecznościami akademickimi uczelni zawodowych przekonały mnie, że to jest podejście całkowicie błędne. Uczelnie zawodowe mają inną misję niż uczelnie akademickie, ale misję nie mniej ważną. To jest misja kształcenia na potrzeby regionalnego rynku pracy, misja rozwoju innowacji, misja kulturotwórcza, tworzenia elit w środowisku regionalnym. Muszę powiedzieć, że ze strony uczelni zawodowych spotkałem się z dużo bardziej otwartym podejściem do tej reformy, którą pan dr Chmielowski przed chwilą wspomniał, i naprawdę chciałbym wszystkim Państwu podziękować za to, jakie są uczelnie zawodowe. Otwarte, trzymające rękę na pulsie zmian rynkowych, kształcące studentów w sposób niezwykle praktyczny. Dzisiaj będę miał zaszczyt poprowadzić panel, w którym uczestniczą rzeczywiście lektorzy najlepszych polskich uczelni zawodowych. I zacznę może od naszego gospodarza, pana rektora Jerzego Nitychoruka, i od pytania, jakie jest znaczenie uczelni zawodowych dla regionu i rozwoju regionalnego. Proszę Państwa, Panie Premierze, w 1997 roku stwierdzono, że uczelnie zawodowe powstaną. W 1998 roku skończyło się 49 województw u nas. Otrzymaliśmy 16 województw. Powstało takie obiegowe powiedzenie, no moim zdaniem nieprecyzyjne i krzywdzące: zabrali wam województwa, to dostaniecie za to szkoły zawodowe. Po 25 latach funkcjonowania uczelni zawodowych można powiedzieć, że to bardzo płytkie i bardzo powierzchowne stwierdzenie. Tak naprawdę uczelnie zawodowe stworzyły most pomiędzy edukacją dobrą, konkretną, a między przedsiębiorcami. Dlatego dzisiaj rozmawiamy o uczelniach zawodowych na konferencji poświęconej przedsiębiorczości, że właśnie my jesteśmy jako uczelnie zawodowe tym niebywale istotnym czynnikiem, który takie mosty między edukacją, między młodzieżą a przedsiębiorcami robi. Na to składają się trzy rzeczy. No, samokształcenie, element kontaktu z przedsiębiorcami, współpracy, ale także element socjologiczny, który powodują uczelnie zawodowe. Popatrzcie Państwo, nasze kształcenie, rozmawialiśmy tutaj wcześniej, oparte jest w dużej mierze o innowacyjność i o elastyczność. Jeżeli dyrektor szpitala, pan Chodziński, mówi: nie mam w szpitalu położnych, za chwilę wszystkie osiągną wiek emerytalny, to nasza uczelnia otwiera kierunek położnictwo. Jeżeli pan prezes Marian Overko mówi: chce zainwestować w Janowie Podlaskim, potrzebuje studentów, to my występujemy naprzeciw, otwieramy studia dualne, organizujemy tych studentów, kształcimy ich pod konkretne potrzeby. My nie jesteśmy uczelnią akademicką, która się zastanawia, która nie jest tak bardzo elastyczna. My działamy błyskawicznie i w ten sposób
przedsiębiorcy w naszym regionie są tymi, którzy są, no, z tego powodu profitują. Otworzyliśmy studia dualne na dwóch kierunkach, ale za chwilę okazało się, że chcą jeszcze dwa kierunki, są przedsiębiorcy, żeby na jeszcze dwóch kierunkach dodatkowych otworzyć. I w tej chwili już jest cztery, a być może za chwilę będzie sześć kierunków. Jakie znaczenie mają te uczelnie, jeżeli chodzi o społeczność naszego regionu? No oczywiście młodzież, ta młodzież, która jest zdolna, mądra, chce studiować, a być może jej nie stać. Być może są inne jakieś problemy. Nie musi nigdzie wyjeżdżać. Zostaje u nas i cieszy się dobrymi studiami. Przedsiębiorcy cieszą się tym, że poprzez związek z tą młodzieżą, organizowanie im praktyk, zapraszanie do firm, dostają świetnych pracowników, którzy już od samego początku studiów są z nimi w kontakcie. Wytwarza się więź. Do tego wszystkiego, proszę Państwa, czynnik gospodarczy. My wypłacamy studentom około 10 milionów złotych w stypendiach. Popatrzcie, jaki to jest zastrzyk dla miasta, jaki to jest zastrzyk dla sklepów, dla firm, dla osób, które wynajmują mieszkania. Też mamy akademiki. Potężny, olbrzymi, to jest rola też gospodarcza, ale jest olbrzymia rola kulturowa. Na tej sali, na której Państwo w tej chwili siedzą, odbywają się spektakle. Nie tylko te, gdzie przyjeżdżają teatry z Warszawy i społeczność białej może tu przychodzić, ale również spektakle, gdzie my z osobami niepełnosprawnymi, nasi studenci, nasi pracownicy współpracują i powstają rzeczy niebanalne, piękne, wspaniałe, cudowne. Naprawdę zapraszamy, przekonają się Państwo, niektórzy z Państwa to doskonale widzieli i znają, Pani Dyrektor, uśmiecham się, zna to doskonale, powstają więzi. Przedsiębiorcy mają duże serca, nie są skąpi i wtedy też DPS-y z tego powodu profitują. Dodatkowo, prowadząc dydaktykę, angażujemy się w naukę. Nauka sprawia, że my nasz poziom intelektualny w regionie podnosimy. To jest niebanalne, to jest dobre. Ileś osób, 450 osób dzięki pracy w naszej uczelni, czy na etatach, czy na umowę zlecenie, ma dodatkowe czy podstawowe źródło zarobków, a więc jesteśmy jedną z większych firm w Białej. Jesteśmy i inne uczelnie zawodowe działają w ten sam identyczny sposób. Jesteśmy, proszę Państwa, nie tą jakimś takim cukierkiem za to, że już nie jesteśmy, ja Podlaska nie jest województwem. My odgrywamy olbrzymią rolę w tym regionie. I ta rola, moim zdaniem i moim takim marzeniem jest, żeby ona nie tylko polegała na tym, co przed chwilą powiedziałem, ale również, żebyśmy się stali jako uczelnia lubiana, jako uczelnia, do której się przychodzi. Jak zmieniliśmy nazwę na Akademia Bialska, ja myślałem, że tylko my się cieszymy. A tutaj przyszło do mnie wiele osób i gratulowało z grawertonami, dyplomami. Cieszą się wszyscy w regionie, że jest ważne miejsce, które sprawia, że ten region jest też istotny. Moim zdaniem nasze uczelnie, uczelnie zawodowe są też miejscem i bym sobie tego bardzo życzył zgody narodowej. Zgody narodowej. Kształcenie praktyczne w najlepszym tego słowa znaczeniu oraz ścisła współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym to są te najbardziej wyróżniające cechy uczelni zawodowych, ale coraz mocniej uczelnie zawodowe wchodzą w nową fazę swojego rozwoju, czyli w fazę stawiania na badania naukowe. Jedną z uczelni, która jako pierwsza zaczęła rozwijać badania naukowe i poddała się ewaluacji, mimo tego, że nie było takiego obowiązku, jest uczelnia tarnowska, którą reprezentuje tutaj pan prorektor do spraw nauki i rozwoju, profesor Rafał Kurczak. Panie profesorze, jeżeli mogę zapytać, dlaczego zdecydowaliście się Państwo na ten krok poddania się ewaluacji i jakie są te zamierzone, także te planowane efekty?
szanowni panowie rektorzy, szanowni państwo. Ja może tylko na początek sprostuję, bo my nie byliśmy pierwszą akademią, właściwie pierwszą państwową wyższą szkołą zawodową, która się poddała ewaluacji naukowej. Byliśmy którąś z kolei, więc tutaj daję szczególnie panom rektorom z Łomży i z Białej Podlaskiej to pierwszeństwo, bo myśmy ich obserwowali tak trochę przez lata i poprzednie, zanim do nas, w nas, można powiedzieć, jako uczelni dojrzała ta decyzja, no to cały ten proces podejmowania decyzji i budowania ekosystemu do tego, aby tej ewaluacji według nowych zasad, bo myśmy się poddali już według nowych zasad, no to był proces dosyć mocno złożony, niełatwy, nie chcę mówić trudny, bo to jest słowo negatywne, więc niełatwy proces. I państwu powiem tak bardzo krótko, jaka była motywacja? No, motywacja, mógłbym tutaj używać sloganów i pewnych uproszczeń, powiedzieć, że śniliśmy o tym od dawna. No tak, śniliśmy o tym od dawna, śnili o tym ojcowie założyciele, wpisywali to oczywiście w statut, w plan rozwoju uczelni na najbliższe lata, wpisywały to stowarzyszenia, które na rzecz rozwoju nauki w Tarnowie działały, na przykład Tarnowskie Towarzystwo Naukowe również miało to w swoim regulaminie jako jeden z głównych celów powołania, utworzenia Akademii Tarnowskiej kiedyś w przyszłości. Ja tak może też dodam z innej troszeczkę perspektywy mnie, no teraz pracownika uczelni, ale kiedyś jako jej studenta. To wśród nas studentów wówczas na korytarzach, w kuluarach też się mówiło tak, no teraz uczą nas, przyjeżdżają uczyć nas, studentów, wykładowcy z Krakowa głównie, trochę z Rzeszowa, głównie z Krakowa, ale kiedyś będzie tutaj dzięki właśnie między innymi temu powołana Akademia Tarnowska. Tak się wtedy mówiło. To było lat, no nie będę się chwalił może ile, ale jakiś czas temu już. Mogę użyć kolejnego przykładu sloganu i powiedzieć, ok, no otrzymaliśmy, można powiedzieć, pełnoletność, tak? To znaczy 18 lat do pewnych rzeczy innych zobowiązuje, tak? Dostaliśmy może mandat do tego, żeby się o tą akademię postarać. I akurat może to było akurat zbieg okoliczności, akurat, że po 18 naszych urodzinach zmieniła się ustawa, to znaczy reguły, w jakich uczelnia, czy uczelnie naszego typu, uczelnie zawodowe, mogłyby się poddać tej ewaluacji naukowej już na tych nowych zasadach, są bardzo jasne, z mojej perspektywy, bardzo konkretnie określonych. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, to tak jak panowie rektorzy tu już zresztą wspominali, ponieważ my kształcimy praktycznie, my kształcimy zawodowo, można powiedzieć, ale kształcimy na tym wyższym poziomie akademickim, tak mówimy, tak mówiliśmy, tak. A zatem, proszę państwa, musi iść za każdym pracownikiem, za każdym dydaktykiem w jego wykładach, ćwiczeniach, musi iść autorozwój. Ten autorozwój na tym wyższym poziomie jest niemożliwy bez nauki. Nawet przez to małe N, czy przez duże N, to jest jakby bardzo personalna, osobista sprawa, jak dany dydaktyk, prawda, czuje mocno, no bo właśnie może trochę słabiej, ale to czuje. Więc ta nauka, czy to robienie, przepraszam, patrzcie mi, określenie, robienie tej nauki w tym zamyśle, no w naszej akademii już dawniej państwo w Wyższej Szkole Zawodowej jakby było w krwi obiegu. Myśmy tylko to kilka lat temu wyzwolili. I powołanie ENKI, tak, bo mówimy o ENKach w myśl nowej ustawy 2.0. I nie było łatwo na początku. Nie trudno, niełatwo nie było, bo ENy żeśmy powołali aż 4, na tyle się składało chętnych. N to jest, proszę państwa, więc wiecie, może powiem, wszyscy mogą wiedzieć, ale minimum to jest 12 pracowników, którzy w 100% się deklarują, że w danej dyscyplinie naukowej działają naukowo. Więc to jest minimum 12 osób, ale w rzeczywistości oznaczać może znacznie więcej, bo wszyscy się muszą na 100% jakby do tego przyporządkować. Dowieźliśmy, tak jak powiedziałem, nie jest to łatwy proces, dowieźliśmy faktycznie do samego końca dwie dyscypliny i ku naszemu, nie powiem, dużemu zaskoczeniu, faktycznie wyniki ewaluacji pokazały, że w dwóch dyscyplinach, które dowieźliśmy do końca, jesteśmy naprawdę nieźli, ponieważ w jednej dyscyplinie otrzymaliśmy no, taką piątkę, czyli kategorię A, to są sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, a w drugiej taką czwórkę plus, powiedzmy sobie, czyli B plus. I to jest techniczna z kolei dyscyplina, automatyka, elektronika, elektrotechnika i potem jeszcze nas została rozszerzona technologia kosmiczna,
które nam, tak, które nam jeszcze dały dodatkowego, można powiedzieć, słowy kopa, żeby w tym kierunku, prawda, rozwijać nowe kierunki studiów, no, które powiem już tak trochę nieskromnie, są już mocno zaawansowane, jeśli chodzi o nasze uczelnie. I proszę Państwa, tak, to z drugiej strony to kosztuje. Nie ma co ukrywać. NKI oznaczają, że pracownicy, którzy w tych NKI uczestniczą i robią tą naukę na rzecz uczelni, no mają siłą rzeczy mniejsze pensa. Mniejsze pensa oznaczają, prawda, że tej pieniędzy uczelnia musi trochę więcej wydać na to, żeby te brakujące godziny zapewnić oczywiście nad godzinami innych pracowników, żeby zatrudnić. Ale z perspektywy powiem Państwu tak, że no, to właśnie to jest ten niełatwy aspekt tej sprawy, o której wspomniałem, dochodzenia do kategorii naukowych. Myśmy z panią rektor i z naszymi komisjami, które pomagaliśmy też w tym celu, przeżywali niełatwe momenty, różne ataki, łącznie z malwersacjami finansowymi, prawda, że to się nie może udać, że tylko pieniądze, prawda, zostaną wydane, właśnie nie zainwestowane, nie było takich słów używanych, tylko wydane na marne. Właśnie odetchnęliśmy złą gondolę to temu, bo najlepszym dowodem na to, że to była inwestycja, no były właśnie te nasze wyniki ewaluacji. I tak już na koniec tylko jeszcze powiem, że dzięki temu jesteśmy akademią, oczywiście, bo nam to daje na to zapisy ustawy. Możemy doktoryzować, habilitować, to jest nie bez znaczenia, bo studenci już na korytarzach mówią właśnie, że ten prestiż uczelni wzrósł dzięki właśnie temu, że wykładowcy, przepraszam, ale przedsiębiorcy również to samo wyrażają w kuluarach. Wiemy o tym, bo docierają do nas. Nie jesteśmy wielkim miastem, więc docierają do nas takie informacje i wiemy o tym. Czasem bezpośrednio, a czasem właśnie od zaprzyjaźnionych kolegów i koleżanek z miasta. I na koniec, tak jak powiedziałem, na koniec wsparcie uczelni to nie tylko obniżenie pensum. Myśmy powołali różne programy, grantów wewnętrznych, dofinansowania publikacji naukowych, różnych wyjazdów, współprac, no jest tego naprawdę dużo. Uczelnia nam zainwestowała, ale to są pieniądze, które wierzymy, trochę już wiemy, mam na to potwierdzenie, ale wierzymy nadal, że one się jeszcze w przyszłości kiedyś nam zwrócą. I ostatni czynnik, który pan rektor wspomniał, uczelniami jako społeczności. Sukces dwóch NKI spowodował u nas efekt kuli śnieżnej, tak? To znaczy powołały się trzy nowe, które walczą w swoich nowych dyscyplinach i my je obserwujemy, wspieramy i no zobaczymy. W każdym razie wierzymy, że może faktycznie jeszcze dojdzie do tych dwóch naszych istniejących, działających już uskrzydlonych NKI, no może więcej. Trzy, może dwie, może jedna, zobaczymy. Dziękuję. Ja bardzo dziękuję, gratuluję panu rektorowi i całej społeczności akademickiej Tarnowa tych osiągnięć ewaluacyjnych. Zresztą te osiągnięcia mają też Akademia Bialska i Akademia Łomżyńska, które także poddały się ewaluacji. Mamy za sobą pierwszą turę wypowiedzi i zostało nam 10 minut na taką krótką dogrywkę. I może, o ile w pierwszym podejściu rozmawialiśmy o osiągnięciach uczelni zawodowych, to w tej, jak to określiłem, dogrywce skoncentrowalibyśmy się na problemach, na wyzwaniach, które stoją przed uczelniami. I jeszcze jeden aspekt na sali jest wielu przedsiębiorców, żeby współpraca między uczelniami zawodowymi a przedsiębiorcami układała się pozytywnie, układała się twórczo. Potrzebne jest zaangażowanie obu stron. Jakie panowie rektorzy macie oczekiwania pod adresem społeczności przedsiębiorców? To może zacznijmy w tej samej kolejności. Pan rektor Nitychon, bardzo proszę, panie rektorze. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja zawsze mówię, że przedsiębiorcy są naszym skarbem. Bez nich w zasadzie nie moglibyśmy funkcjonować i rzeczywiście współpraca jest, no można powiedzieć, wzorcowa, bo naprawdę bardzo dużo osób przychodzi do uczelni. Są tacy, tutaj jest pana Tadeusza Kociuka, którzy sponsorują nas wykłady. Na wykładzie Jan Kamneli było 750 osób u nas w uczelni. Jak
studenci dowiadują się, że będą pracowali w dobrych firmach i tam będą pod opieką, troskliwą opieką przedsiębiorców, którzy są zaprzyjaźnieni z naszą uczelnią, no to też mając taką świadomość, że od razu dostaną pracę po studiach. Proszę Państwa, wiele przykładów takich, że na przykład studentka ma egzamin magisterski, a dzwoni telefon, czy ta pani już się obroniła. No nie, jest w tej chwili w sali. Aha, to jak się obroni, to proszę szybko, żeby podjęła kontakt z firmą, bo my od jutra ją zatrudniamy. Okazuje się, że zna taki program komputerowy, którego nie znają inni w tej firmie i potrzebna jest natychmiast. A więc ja mam taką nadzieję, że poprzez te dobre kontakty takich otwartych bardzo przedsiębiorców, których naprawdę jest dużo, my doprowadzimy do tego, że młodzież będzie do nas przychodziła ze świadomością, że od razu będzie miała pracę, będzie przychodziła ze świadomością, że będzie wykwalifikowaną czy wykwalifikowanym specjalistą. Czasami zdarzają się takie sytuacje, że będąc gdzieś w Polsce, kilkaset kilometrów od Białej, słyszę, a to pan jest z Białej? No tak, moja znajoma studiowała pielęgniarstwo tutaj u was, ale to świetne studia, nie równają się z innymi. To są takie rzeczy, które pokazują, że naprawdę robimy dobrą robotę i my chcemy, pragniemy tego, żeby no, jakość naszego kształcenia była coraz lepsza. Bez przedsiębiorców tego nie zrobimy. Wykorzystując ten moment, chciałbym wszystkim Państwu, którzy są przedsiębiorcami, którzy uczestniczą w tej konferencji, bardzo serdecznie podziękować za Państwa po prostu dobrą robotę. Ona jest i dla Was dobra, i dla nas dobra. To wszystko się ze sobą łączy i sprawia, że my jesteśmy takim organizmem dla naszej młodzieży. Po prostu dla młodych ludzi. Studenci słyszą, bo są na sali. Dziękuję bardzo, pan redaktor Sudowik. Jeśli chodzi o współpracę z przedsiębiorcami, to ja mogę tylko potwierdzić słowa pana rektora. Ona układa się rewelacyjnie w przypadku mojej uczelni. Przedsiębiorcy fundują stypendia naszym studentom już w czasie, po pierwszym roku studiów, licząc na to, że te osoby zostaną po studiach ich pracownikami. Tak się dzieje, chociaż niektórzy niestety, zwłaszcza informatycy, bo mamy takie przypadki, niestety dostają lepsze oferty pracy i idą pracować gdzieś dalej, co nas trochę martwi, bo chcielibyśmy ich zatrzymać w regionie. Więc jeśli chodzi o to współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, to absolutnie tutaj życzylibyśmy sobie, żeby wszystkie uczelnie taką współpracę miały. To co jest nas trochę boli, przynajmniej moje uczelnie, to fakt, że nie możemy tego potencjału uczelni w pełni wykorzystać. To już potwierdziła Polska Komisja Akredytacyjna jako uczelnia. Mamy najlepszą halę laboratoryjną w Polsce jako uczelnia, jeśli chodzi o technologię żywności. Z prostego powodu. Jesteśmy młodą uczelnią, więc te duże, renomowane uczelnie mają starszy sprzęt. Natomiast nie możemy, ze względu na ograniczenia, ponieważ sprzęt był finansowany ze środków unijnych, nie możemy tego sprzętu wykorzystywać jeszcze do działalności komercyjnej, co nas boli, ponieważ jak otworzyliśmy tę halę, to naprawdę, proszę mi wierzyć, masa przedsiębiorców, jesteśmy akurat w takim rejonie przemysłu rolno-spożywczego, zgłaszała się do nas z prośbą o przeprowadzenie badań komercyjnych, żebyśmy utworzyli laboratorium certyfikowane. Nie ma takiej możliwości. To jest pewien taki aspekt naszej działalności, który nas ubiera, że nie możemy spełnić oczekiwań tego naszego otoczenia w tym akurat aspekcie, bo w wielu innych aspektach oczywiście to spełniamy. Natomiast jeśli chodzi o, bo pan premier wspomniał już o wyzwaniach, jeśli mogę dosłownie kilka słów. Oczywiście wyzwania, które stoją przed uczelniami zawodowymi, są podobne w przynajmniej niektórych aspektach, jak wyzwania stojące przed uczelniami akademickimi, to jest niż demograficzny. Z tym się borykamy, chociaż myślę, że możemy jakoś wspólnie zgodzić się z Państwem, z naszymi kolegami rektorami, że w naszych przypadkach, w przypadku uczelni zawodowych, te fluktuacje, jeśli chodzi o niż demograficzny, są mniejsze niż na uczelniach akademickich. Nasi studenci są, czy kandydaci są bardziej stabilni. U nas ten spadek, jeżeli jest, bo nie zawsze jest, jest mniejszy. Natomiast chyba dwa główne wyzwania, z którymi my się
borykamy jako uczelnie zawodowe, to jest konieczność prowadzenia przez praktyków zajęć u nas na uczelni. My musimy co najmniej 50% zajęć mieć realizowanych przez praktyków. Uposażenia w szkolnictwie wyższym są takie, jakie są. Niestety oferta płacowa, którą możemy zaoferować na uczelniach w porównaniu do oferty biznesowej, jest mało atrakcyjna i z tym mamy coraz większy problem, żeby pozyskać poza absolutnie pasjonatami, którzy robią to z pasją i chcą się tą swoją wiedzą dzielić. No jest kłopot, zwłaszcza w kierunkach medycznych, bo tutaj mamy lekarzy czy pielęgniarki, które w szpitalach zarabiają dużo więcej. No i generalnie, jeśli chodzi o zatrzymanie młodych ludzi i kadrę na uczelniach, to jest problem całego szkolnictwa wyższego, że te uposażenia powinny być większe. Mamy lukę pokoleniową, którą będzie trudno zasypać, ze względu na to, że młodzi, zdolni ludzie, którzy kończą studia, no te płace minimalne na uczelniach są mało atrakcyjne w porównaniu do płac w biznesie, więc to jest coś, z czym musimy niestety się mierzyć. Dziękuję bardzo. Pan rektor Koc. My jesteśmy po prostu skazani na otoczenie społeczno-gospodarcze. Bez tego otoczenia społeczno-gospodarczego, bez ścisłej współpracy, my byśmy nic nie zrobili. Dzięki temu, że mamy podpisane dobre umowy z tym otoczeniem społeczno-gospodarczym, możemy spokojnie realizować swój program. My prowadzimy zajęcia również dla tego otoczenia, zamawiamy różne zajęcia, ale korzystamy z doświadczenia tych przedsiębiorców, z doświadczenia banków, z doświadczenia samorządów. Także jak komisja akredytacyjna oceniała nas, to najwyższe noty dostaliśmy za współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. To coś znaczy. No a wyzwania są cały czas, bo jak tutaj już kolega rektor z Łączy powiedział, że pieniądze dla praktyków. No nie jesteśmy w stanie zapłacić lekarzowi tyle, co zarobi w swoim zawodzie. Po prostu to są pasjonaci, którzy dla nas przychodzą na te zajęcia, dla naszej młodzieży. Oni robią to, można powiedzieć, że społecznie. Także tak. Dziękuję bardzo i końcowy głos pana rektora Kurczaka. Bardzo proszę, panie rektorze. Dziękuję, panie premierze. Na końcu, ale chyba najłatwiej mam, bo mogę się podpisać po tym, co panowie rektorowie już powiedzieli, panowie rektorze powiedzieli. My się oczywiście, mimo że inny region z tymi samymi problemami mierzymy i wyzwaniami, to tak tylko dołożę troszeczkę jeszcze z naszej perspektywy. Nie będzie pewnie dla państwa zaskoczeniem, że też powiem, że u nas współpraca też się dobrze układa z przedsiębiorcami. Myśmy nawet trochę nawet w tym celu, to nie był jedyny cel, ale jednym z celów powołania Centrum Transferu Technologii, wtedy jeszcze państwo Wyższej Szkoły Zawodowej tam w Tarnowie w 2020 roku, żeby zrobić taki między innymi hub, katalizator, miejsce spotkań, dialogu właśnie z naszymi przedsiębiorcami, którzy w regionie powiedzmy o średnicy 50 km i więcej, jak się potem okazało, zainteresowanie znacznie większe, faktycznie świadczyć im usługi, rozmawiać z nimi, świadczyć, poza tym poznać się dobrze, tak? I dla nas wyzwaniem na początku może do nich dotrzeć, no bo wiecie państwo, jak powstaje coś nowego, jakaś nowa jednostka, mówimy, że wszystkim pomożemy, to nie może być to prawdą, tak? Więc dla nas wyzwaniem na początku było faktycznie przekonanie środowiska społeczno-gospodarczego do tego, że my faktycznie chcemy pomóc. My możemy dać usługi naszych pracowników, naszych laboratoriów, które no, może nie są super, niemniej jednak nam trochę zajęło. Ale dziś mogę powiedzieć, że faktycznie mamy co raz na pół roku spotkania bardzo robocze, bardzo owocne, bo już kilka projektów, można powiedzieć, dla dużego giganta klinicznego, taką jest grupa Azoty w Tarnowie, żeśmy zrobili. My jako uczelnia, właśnie ta na miejscu, zaraz obok nich. Oni nawet sobie, cenią sobie, że okej, możemy iść na Politechnikę jedną, drugą, trzecią, dać im to zlecenie, natomiast u was jest szybciej. U was jest szybciej, z wami się można szybko dogadać.